Szanowni przyjaciele, z całego serca witam was. Dzisiaj dam następną praktykę, która będzie pomocna dla osób, którzy wzięli niepotrzebny preparat i zdali sobie z tego sprawę. Powrót boskiego ciała. Witam, moje drogi, ukochane dzieci. Dzisiaj chciałbym przedstawić jeszcze jedną praktykę pracy z osobami, które zażyły szczepionkę, ale same zdały sobie sprawę z jej destrukcyjnego działania. Jak już wspomniałem, w jednym z moich przesłań tylko nieliczni będą w stanie odwrócić proces genetycznej transformacji DNA w ludzkim ciele. Ci, którzy weszli do służby, którzy musieli brać ten lek wbrew swojej woli. Kogo można zaliczyć do tej kategorii ludzi? Przede wszystkim ci, którzy zrobili to, aby ratować innych, poświęcając się wyższym interesom. W rzeczywistości są to bardzo rzadkie, wyjątkowe przypadki, ponieważ zdecydowana większość ludzi ogarnięta strachem i mentalnością stadną, zażywała ten preparat, aby chronić swoje zdrowie i z chęci zachowania normalnego życia ze wszystkimi jego przyjemnościami. Ale nawet ci ludzie mają teraz szansę zneutralizować efekt tak zwanej szczepionki na nich. Jeśli zdają sobie sprawę z tego, co zrobili, szczerze żałuję swojego czynu. Ale ta pokuta powinna pochodzić z głębi ich duszy i dla jej zbawienia, a nie dla powrotu ich fizycznego zdrowia, co niesie ze sobą tą samą obawę o ich życie. A jeśli w Twoim otoczeniu jest taka osoba, która sama poprosi Cię o pomoc, to po praktyce zerowania strachu możesz przeprowadzić kolejną sesję medytacji. Powrót boskiego ciała. W przeciwieństwie do poprzedniej, ta medytacja będzie wymagała od Ciebie większej koncentracji i głębszego stanu medytacji zarówno dla Ciebie, jak i dla Twojego podopiecznego. Wezwij wszystkich swoich niebiańskich pomocników i poproś Archanioła Michała, aby chronił przestrzeń energetyczną, w której będziesz pracować, przed jakąkolwiek inwazją obcych. Następnie przywołaj uniwersalną energię plazmy i poprosi ją, wypełniając sobą ludzkie ciało energetyczne, aby przepracowała to w taki sposób, aby idąc w przeszłość wzdłuż obecnej linii czasowej jego istnienia, przywrócić jego dawny odlew. Z czystym ludzkim DNA, taki, który był przed szczepieniem. Możliwe, że zarówno Ty, jak i Twój podepieczny odczujecie pracę tej energii, ponieważ ciało energetyczne jest bardzo elastyczne i wiele odczuwaje je niemal fizycznie. Jednocześnie, wizualizuj tą osobę taką, jaką znałeś przed szczepieniem i jej ciała wypełniono ognista pomarańczową uniwersalną energię plazmy. Spróbuj zobaczyć, jak eteryczny odlew czystego, boskiego ciała tej osoby stopniowo przenika jego sylwetkę fizyczną i całkowicie ją wypełnia, rozpuszczając to, która powstało w nim w wyniku szczepienia. Ale bardzo ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że ta święta praca nie jest wykonywana przez Ciebie jako osobę. Ty sam jesteś tylko kanałem energetycznym, przez który działa uniwersalna energia plazmy i siły światła, którego nie można oszukać, ponieważ szczytujem wszystkie informacje o człowieku energetycznie, co oznacza, że pomogą one tylko temu, którego dusza jest naprawdę gotowa przyjąć ten bezcenny dar. I to uchroni Ciebie przed dumą i nadmiernym entuzjazmem, który może tylko obniżyć Twoje wibracje. A jeśli po sesji zobaczysz, że dana osoba jest gotowa do samodzielnej pracy, poproś ją, aby kontynuowała takie medytacje, aby utrwalić wynik. Ojciec Absolut, który bezgranicznie Was kocha, przemówił do Was. Przyjęła Marta, czytała Irina. Moi drodzy, ja do tego przekazu chcę tylko dodać, że była powiedziana o tym, że ta osoba zdała sobie sprawę z tego, co robiła, i tu oczywiście. Chcę podkreślić, że nie chodzi o poczucie winy, a o świadomość zrozumienie tego, co było zrobione. Bo każde poczucie winy obniża vibracje, bo to jest niska vibracyjna energia. Zrozumiele, poprosie Was, a wy pomoży. I myślę, że widzicie w swoich. W swoim otoczeniu, że wielu osób o tym żałuje wielu osób odradza robić ten eksperyment na sobie no już nie można zatrzymać tego wszystkiego co dzieje się na świecie zobaczcie na inne kraj. zobaczcie też na nasz kraj Powiem Wam, że byłam bardzo zaskoczona. Mam nadzieję, że nie tylko ja to słuchałam, jak telewizja trwam zrobiła konferencję dla lekarzy, dziennikarzy i e, prawników, których nie dopuszczają do telewizji publicznej. Co się stało, my możemy tylko się domyślać. A to zadziałało na naszą korzyść, że telewizja trwa. Radio Maria. Wszystkich tych lekarzy, które mówią prawdę, a nie dalej w swojej telewizji, to jest ludzie, wy w to wierzycie, a jedno to fakt. Rozumiecie? Nie do końca rozumiem, ale rozumiecie, prawda? No, i tak się dzieje ze wszystkim. Ukłamstwa krótkie nóżki. Może wam się wydawać, jak to krótkie, dwa lata to trwa. A dwa lata to jest nic w wieczności, żeby nas przybudzić. I budzę się, budzę się, budzę się. Także, moi drodzy, jesteśmy na dobrej, na prawidłowej drodze do nowej Ziemi, ona już jest. Ona naprawdę już jest. I to nie jakieś fantazje, tylko realność. Dziękuję Wam za wsparcie. Idziemy razem w nową Ziemię, w nowe życie. Z Wami była Irina.